Witajcie moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 164 już odcinek. Tak, 164 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PS4 na 100%. Witam się z wami, ja jestem Nigrum. No i słuchajcie, moi mili, poprzedni odcinek to było zakończenie podstawki. Tak, zakończyliśmy sobie w poprzednim odcinku podstawkę, pokonaliśmy Koryfeusza i zobaczyliśmy zakończenie ogólnie podstawowej wersji gry, podstawki. Także jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to naprawdę zachęcam, zapraszam, odsyłam do playlisty, żebyście obejrzeli, bo naprawdę było genialnie. No i wiadomo, jest to bardzo już smutne, że już wiecie, no już zobaczyliśmy zakończenie podstawki, ale jeszcze mamy dodatek, trzeci dodatek, więc to jest tak wiecie na rozchmurzenie, ale ogromny smutek to jeszcze przyjdzie. Ogromny smutek to przyjdzie w momencie, kiedy będziemy kończyć trzeci dodatek, ponieważ trzeci dodatek to, jeżeli nie macie dodatków i nie znacie ich i przechodzicie samą podstawkę, to w momencie, kiedy kończy się podstawka, to jest wielki smutek, ale w momencie, kiedy macie wszystkie trzy dodatki i po przejściu podstawki zakończycie trzeci dodatek, to wtedy smutek jest 10 razy większy, bo wtedy tam się czuje, że to jest już właśnie koniec. Także ja mam świadomość tego, że właśnie mamy jeszcze trzeci dodatek, więc jeszcze ten smutek nie był aż taki duży, ale kurde, ja po prostu, no ja nie chcę, żeby Dragon Age się kończył, nie. No ale przyjdzie ten czas w końcu, no i trzeba będzie, no trzeba będzie to przyjąć po prostu na siebie. Moi mili, słuchajcie, w tym odcinku mam plan, żeby porozmawiać z towarzyszami, bo ogólnie po ukończeniu podstawki, jak skończymy sobie podstawkę, już po napisach końcowych, gra nas wraca z powrotem do Podniebnej Twierdzy i jeżeli czegoś jeszcze nie zrobiliśmy, jakichś pobocznych rzeczy, to możemy je wykonać. Ja już wszystko zrobiłam w całej podstawce, całą podstawkę mamy już zakończoną, jeżeli chodzi o pierwszy i drugi dodatek, również je sobie ukończyliśmy. No tak mówię, gdyby na przykład ktoś nie oglądał wszystkiego na bieżąco, więc został nam tylko trzeci dodatek i ten trzeci dodatek, nim się właśnie zajmiemy tutaj, z tego co mi zostało to są zamówienia, ale tak jak już wam już mówiłam, że te zamówienia, one są powtarzalne, więc to też nie da się ich wszystkich po prostu całych zrobić tak, żeby je ukończyć, bo no po prostu ja jedno zrobię i one będą znowu będą się nowe pojawiać, więc to jest tak, że też przy niektórych już nawet nie jestem w stanie niektórych rzeczy pozbierać, na przykład tutaj, tych freldeńskich zamków, bo to były rzeczy, które się zbierało na początku gry, więc zadania, te zamówienia są powtarzalne, one cały czas non-stop, bez przerwy, na okrągło, w nieskończoność się pojawiają, więc no ciężko, żeby je ukończyć, no bo nie da się ich ukończyć, po prostu. Tu mamy intruza i to jest właśnie trzeci dodatek, ale zanim go sobie zaczniemy, ja już tylko wam powiem, że byłam u Xenona w Czarnym Emporium, także możecie zobaczyć, że mam mniejszą ilość złota niż miałam na przykład, możecie sobie zobaczyć, chociaż nie wiem, czy ja tam otwierałam ekwipunek w poprzednim odcinku, jak nie, no to po prostu w odcinkach w drugim dodatku, pod koniec drugiego dodatku zobaczcie sobie, ile miałam złota. Jak sprzedawałam u Xenona złoto sprzedawałam, jak kupowałam u Xenona schematy, bo poszłam kupić schematy, ogólnie zakupiłam arcymistrzowskie schematy tam na trzecim poziomie, trzeciej kategorii dla maga, dla wojownika i dla łotrzyka, dla wszystkich klas zakupiłam arcymistrzowskie jakieś schematy na zbroje, na płaszcze, jakieś kolczugi, takie najlepsze trzeciej kategorii, więc bardzo drogie, takie z ponad 20 tysięcy jeden, nie? Więc wiecie, no miałam tam chyba 170 ileś tysięcy, więc tyle mi zostało. Zanim zaczniemy dodatek, warto pogadać z towarzyszami, ponieważ po zakończeniu podstawki wracamy oczywiście tutaj, ale mamy jeszcze możliwość pogadania z towarzyszami na niektóre tematy, więc mamy parę rzeczy, zanim jeszcze wyruszymy do dodatku, ponieważ przypominam, że jak tylko rozpoczniemy dodatek, to już nie będziemy mogli się wrócić do Podniebnej Twierdzy, więc pogadajmy. Probably overreacting. But yeah, if you want to go out and find some trouble, I'm up for it. Dokładnie. Nie są to jakieś długie dialogi, pewnie jak znowu będziemy chcieli pogadać. You need me for something? No właśnie, to już nie mamy więcej żadnych opcji. You need me for something?
Dokładnie, więc wiadomo, to już jest. Zakończyliśmy podstawkę, więc to już jest tak, że no już za dużo z tymi postaciami też nie pogadamy, ale mamy parę fajnych dialogów. I tutaj na przykład Varric nawiązał do tego, że boi się troszeczkę tego, że Leliana została boską. I jeszcze chciałam wam tak pokazać. Oczywiście Solasa tutaj nie ma, bo za każdym razem zawsze fabularnie jest tak, że w podstawce Solas odchodzi, ale chcę waszą uwagę zwrócić na te jego malowidła. Wiecie, to są takie ostatnie rzeczy, które jeszcze chcę wam pokazać, zanim opuścimy już na dobre podniebną twierdzę, bo mówię, jak będziemy robić trzecie DLC, trzeci dodatek, to już w ogóle nie wrócimy do podniebnej twierdzy, więc słuchajcie, to są nasze ostatnie chwile w podniebnej twierdzy. Tak, wykorzystajmy to, nacieszmy się jeszcze tą podniebną twierdzą. Ona jest naprawdę genialnym miejscem, to jest dom po prostu. No, to jest, tutaj się człowiek czuje jak w domu, to jest genialne miejsce. No i po prostu. Ech, no. Trzeba na odcinku poświęcić, nawet jeżeli w tym odcinku zaczniemy dodatek, to i tak ja uważam, że najlepiej będzie, jak poświęcimy trochę czasu tutaj dla podniebnej twierdzy, bo to są ostatnie chwile tutaj. Malowidła Solasa. Zaczynając od pierwszych wydarzeń fabularnych. Każde malowidło, jak już wam mówiłam, przedstawia każdą misję fabularną, jaką mieliśmy, każdą misję główną, zaczynając od pierwszej, wybuch na konklawę. Oczywiście nie będę wam tłumaczyć tutaj znaczenia każdej linii, każdego koloru, bo o tym jest naprawdę sporo fajnych rzeczy i można sobie naprawdę ciekawie o tym poczytać. Raczej to nigdzie nie znalazłam po polsku tego, ale po angielsku naprawdę sporo tego jest. Ja pamiętam, jak sobie czytałam znaczenia tych malowideł, to po prostu głowa mała. Tutaj nie chodzi tylko o to, co jest, że o, tu widzimy miecz i wilki i oko stwórcy. Nie. Tam pamiętam, że było opisane znaczenie każdej linii, każdej kreseczki, każdego koloru. No, może aż tak każdej linii to niekoniecznie, ale no, znaczenie na przykład, dlaczego tutaj między tymi jakby promieniami są trójkąty, tutaj jest woda, tak jakby, no, wszystko miało swoje znaczenie dla kolorów, że kolor złoty przedstawia magię oraz zasłonę. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie to jest wyjaśnione. Drugie malowidło to z tymi wilkami i oczywiście z mieczem wbitym w oko stwórcy, mieczem Andrasty wbitym w oko stwórcy. To znaczy, że założyliśmy inkwizycję. To malowidło przedstawia założenie, odrodzenie inkwizycji. Może tak to powiem. To malowidło, oczywiście każde te malowidła, one się zmieniają, one są inne w zależności od podjętych naszych wyborów, ale tak ładnie możemy zobaczyć te wybory. Zaraz przejdę do ostatniego malowidła, które nie jest dokończone i wam zaraz też tak podsunę, dlaczego może nie być dokończone, to też nie jest do końca pewne. To malowidło, przypominam, było związane z wyborem sojuszu, czyli magowie albo templariusze. Ono jest inne, naprawdę inne, w zależności od tego, czy wybraliśmy magów, czy templariuszy. To przedstawia wybór magów. Ten przedstawia atak na Azel. Tutaj jesteśmy my, oczywiście, koryfeusz trzymający kulę góry. No to ten jest bardzo czytelny akurat, nie? Czyli rozpad właśnie azyl po prostu w ogniu. Tutaj mamy z balu malowidło, wybór, jaki podjęliśmy na balu, czy cesarzowa zginęła, tu oczywiście zabójca, tu oczywiście cesarzowa zginęła, czy przeżyła, czy pogodziliśmy ją, czy jej nie pogodziliśmy z jej kuzynem, co postanowiliśmy zrobić z Birealą, co postanowiliśmy zrobić z Gespardem. No ja posadziłam Gesparda na tronie, tak już, jak już wam mówiłam. Niestety te nagrania z balu mi przepadły. Ich nie było w serii, ogólnie seria byłaby nawet znacznie jeszcze dłuższa, ale no tam pamiętam z 10 odcinków mi przepadło, bo nie tylko z balu, tam było jeszcze parę zadanek pobocznych i personalny quest byka, tak, który też był super i niestety to też przepadło, no ale nic. Większość z balu ogólnie, także ja wam mówię, że u mnie cesarzowa Selin zginęła. O, jeżeli ktoś nie zna książek, to myślę, że uratowałby Selin i szkoda by mu było Selin, ale powiem wam szczerze, że ja po przeczytaniu, to już też wam mówiłam, po przeczytaniu czwartej, dobrze mówię? Tak, czwartej książki, bo trzecia to był Rozłam, to było z Kolem, Podróż Rysa i Wenę do Fortecy Adamant, Historia Kola, no, czwarta książka, Cesarstwo Masek, to powiem wam szczerze, że po tym, co cesarzowa tam robiła, jaka była, trochę tak sobie z Brialą pogrywała, no. Miała też trochę krwi na rękach, no wiadomo, kto nie miał, nie? No ale powiem wam szczerze, że nie było mi jej szkoda, tak? Nie było mi jej szkoda, kiedy ginęła akurat, bo no wiecie, no to trzeba przeczytać. To jest tak, że każdy musi sobie wyrobić swoją własną opinię, swoje własne zdanie, ale ja jeszcze przed przeczytaniem książki też ratowałam cesarzową i myślałam, że ona jest dobrym wyborem, ale ona
Ona była dobra w orleziańskiej grze, ona była dobra w polityce, ale ona nigdy nie była aż tak dobra w rządzeniu. Znaczy, była dobra w rządzeniu, ale tak, ona pragnęła pokoju i ten pokój udało jej się osiągnąć, ale nie udało jej się tego pokoju utrzymać. I w końcu i tak doprowadziłoby to do wojny. I myślę, że byłby taki moment, w którym Gespard zasiadłby na tronie. Już wcześniej w książce nawet był taki moment. Znaczy, Gespard wtedy nie zasiadł na tronie, ale ogólnie no, Celine po prostu no, w pewnym momencie upadła i Gespard, no oczywiście, wiecie, on chciał tam wygrać to tak, wiecie, w taki bardzo ładny, honorowy sposób. No ale wiadomo, on chciał się dobrać do tronu. On nie życzył śmierci Celine, ale też tak jak on w grze powiedział, że nie płakałby, gdyby coś jej się stało, nie? Tutaj oczywiście mamy wydarzenia z fortecy Adamant, Armia Demonów i to, że powstrzymaliśmy tą Armię Demonów. Tutaj mamy wydarzenia w świątyni Mefal ze starożytnymi elfami, z sentynelami. No i to jest ostatnia misja fabularna. I zobaczcie, że to malowidło nie jest dokończone. Dlaczego nie jest dokończone? Ano dlatego, że Solas odszedł i nie dokończył tego malowidła. Ogólnie ludzie zakładają, że co z tego, że odszedł, bo mógł przed odejściem dokończyć to malowidło, że musi być to jakiś inny powód, musi być to jakieś drugie dno, dlaczego on tego malowidła nie dokończył. Może to być taka. Niektórzy ludzie spekulują, że może to być jakiś taki ukryty sens w tym, że wiecie, taka jakby wiadomość zostawiona, że jakby. No wiadomo, nasza inkwizytorka czy inkwizytor nie odczyta tego w taki sposób, ale my w pewnym sensie możemy to odczytać jako gracze, że to jest taka bardziej wiadomość skierowana do graczy, że Solas odchodzi z inkwizycji, ponieważ ma jakiś cel, ponieważ to nie było tak, że przyłączył się do inkwizycji tak jak inni i teraz ma zamiar tu zostać. On się przyłączył do inkwizycji, bo miał jakiś cel i ten cel jest dla niego bardzo ważny, jest ważniejszy dla niego niż wszystko inne. Dlatego nie ma czego już szukać w inkwizycji. Może właśnie dlatego ten obraz, te malowidło nie jest dokończone, bo Solas ma jakąś niedokończoną sprawę i tyle. I to tak po prostu pozostawił. Pozostawił te malowidło, pozostawił tą ścianę tak, jak pozostawił inkwizycję. Jak pozostawił nas. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, czy ma to sens, ale no, myślę, że mnie rozumiecie. Rozumiecie, do czego ja piję, o co mi chodzi, nie? Zresztą. Co Solas ma do zrobienia, to jeszcze się przekonamy w dodatku, ale to ostatnie malowidło przedstawia najprawdopodobniej smoka Koryfeusza, no i ogólnie ten miecz wbity w ziemię może przedstawiać właśnie to, że tym mieczem jesteśmy my. Z tego, co czytałam, bo to też te ostatnie malowidło, ono nie jest potwierdzone, tak ludzie nie znaleźli na te ostatnie malowidło jakichś takich wyjaśnień, takich, żeby one były konkretne, to są tylko spekulacje, to są tylko teorie, ludzie domyślają się. Pozostałe są już odczytane, już każdy wie, co one znaczą i nie ma tutaj żadnych teorii ani spekulacji. Co do ostatniego są różne teorie, że to chodzi po prostu o pokonanie Koryfeusza i o no takie, wiecie, taki ukryty przekaz co do Solasa. Dobra, sprawdźmy jeszcze innych towarzyszy, jakie tu mamy jeszcze dialogi. Każdy coś ma. It will be difficult to return to Devinter after all this. I have a good friend here. You don't find those just lying about. Such is my lot. Just a little longer then. Jeszcze trochę. What's to come, I wonder? My guess? A plague of bees. No i widzicie, dalej już też nie możemy pogadać z Dorianem. My guess? Okej, to wszystko. Plague of bees. Nie mamy żadnych tematów, żadnego koła z tematami. Zobaczmy, czy z Fioną możemy pogadać. Po prostu takie pojedyncze dialogi. To już mieliśmy. No, to już miałam. No to już akurat tutaj z Fioną te. No, wracaj do swoich zajęć. Z Fioną już rozmawiałam i te tematy tutaj się nie zmieniają, one się pojawiły tutaj. Dobra, to możemy tutaj zrzucić jakieś tam jeszcze z rzeczy. Dobra, no i porozmawiajmy z Lelianą może. Będzie boską. Ale ja daję straszne rady nadal. Ja dowodzę, będę zaszczycona. It would be my honor, your perfection. Good.
Then it is settled. Kiedy nas opuszczasz? O właśnie, zapytajmy. When will you need to leave? The Grand Clerics would love to bury me in ceremony while they prepare for my coronation. But there is so much unfinished here. A new spy master to appoint? And perhaps I'm not quite ready yet. When the time is right, I shall go to the Grand Cathedral for good. They can't know what they're in for. No i tutaj jeszcze trwają przygotowania do tego, przygotowania do boskiej. Boska jeszcze się przygotowuje, jeszcze Leliana nie jest boską, są przygotowania do tego najpierw. A dopiero w trzecim dodatku, dopiero 2 lata po wydarzeniach z podstawki, zobaczymy rzeczywiście nową boską w szatach boskiej. Okej, okay, no ale moim zdaniem warto pogadać, wiecie, to są takie poboczne, dodatkowe rzeczy, ale ja też to chcę wam pokazać, bo to są fajne takie dialogi, warto jeszcze spędzić te ostatnie chwile w tej twierdzy i zobaczyć, co nasi towarzysze myślą na ten temat i jeszcze troszeczkę się, wiecie, poprzyklejać do tych ścian tej twierdzy, no bo naprawdę, to jest, mówię, no, ostatnie odcinki tej serii to będą już w trzecim dodatku, już nie będziemy widzieć murów naszej twierdzy ukochanej. Kalen. Liliana is to be divine. It will be strange to see her go. Given her plans for the Chantry, the months to come will be interesting. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze mamy. O, widzicie, już więcej nie możemy z nimi pogadać, więc tylko po prostu takie pojedyncze zdania mamy, ale to też zawsze coś, więc chcę wam je najpierw pokazać. A tak to mamy już wszystko, bo... ekwipunek, no to nie będę tutaj w podstawce robić jakiegoś ekwipunku czy coś. O, spójrzcie, mamy Morrigan. Mimo, że Morrigan fabularnie w podstawce, na koniec podstawki, na zakończenie odeszła, ale mamy ją tutaj dalej. No ale to tak, wiecie, to ona zawsze się tutaj tak pojawia. Już z nią rozmawialiśmy na te tematy, że opowiedz więcej sobie, tam nic więcej nie ma. Ona po prostu się tu tak, no to zawsze się tak pojawia, nie wiem jak to po prostu jest, może dlatego, że nie wiem, gdybyśmy jeszcze jakieś poboczne rzeczy robili czy coś, no ale byśmy nie mieli z nią tematu, więc nie wiem. Czy po prostu tak gra, wiecie, odczytuje, przywraca to jakby do końcówki, tak żeby było podobnie jak, wiecie, jak przed ukończeniem fabuły. The Conclave made an interesting choice in Leliana, inspired by something, no doubt. I would find the proceedings entertaining, were it not going to create a mess I'll have to clean up. No, Vivien nie jest zadowolona z tego, że Leliana będzie boską. Dobra, to... Okej. Okay. Dobrze, wybacz Vivien, ale powtórzyłaś ten sam dialog. I widzę, że już nic nowego tutaj nie powiesz, więc idziemy do następnych osób, ponieważ, no wiecie, jak zdążymy, to jeszcze zaczniemy sobie dodatek w tym jeszcze odcinku. Oczywiście dodatek, tak samo jak poprzednie dodatki, będziemy robić przez kilka odcinków, zobaczymy ile zejdzie, ale naprawdę trzeci dodatek jest wybitny. Ja po prostu nie mogę, no, ja nie mogę po prostu się przyzwyczaić do tego, że jeszcze trochę i będzie koniec, nie? No ale jeszcze trzeci dodatek, jeszcze tak sobie powtarzam, że jeszcze trochę przed nami. Cassandra, co nam powiesz dzisiaj? Bardziej zakon potrzebowałby kogoś takiego jak Cassandra, nie Leliana. No ale to jest tylko moje zdanie, więc wiecie, każdy ma swoją opinię. Ja już mówiłam już wiele razy, dlaczego wolałabym Cassandrę na boską. A, czy Krem ma jakieś dialogi? Zobaczmy. No zobaczmy to, jak możemy was wykorzystać. Chyba nie było żadnej. Nie, nie było. Nie było żadnej. Nie było żadnej nowej operacji po zakończeniu podstawki, po finalnym zadaniu. Zobaczmy, co Byk nam powie. Dobrze. Zaraz odpalamy dodatek, Byku.
O, zaklinaczu śpiewa. Jedna z moich ulubionych piosenek, takich najulubieńszych. Znam ją na pamięć jak coś. Właściwie to znam wszystkie piosenki. Tylko, że oczywiście po angielsku, angielskie wersje. Tutaj są tłumaczenia, to wiecie, też polskie wersje, tak to nie brzmi, to są po prostu tłumaczenia. Ale znam wszystkie piosenki z Dragon Age Inquisition, te z tawerny, na pamięć. Nie no, ja bym teraz sobie pośpiewała, ale nie no, wiecie. Hej. Okej, okay. Hej. Sero, co się stało? Sero, to ty? Gdzie jest Sera? Ktoś widział Serę? Hi. Good talk, yeah? Nice and relaxed. No jak nie ona? We're in with Leliana, so we have no problems. It's the ones who piss her off who need to squirm. I'm staying though. You find fun often enough. I'm not sure where else I'd be. Dziwne to było hej na początku, takie... No, no jak nie ona, nie? Jak nie Sera? Coś jeszcze powiesz? Okej. Okay. Wszyscy są gotowi na dodatek. Przepraszam was, że ja nucę, ale kurde, no nie mogę się powstrzymać, nie? Cole, nie mogę z tobą pogadać. Cole, my boy, dlaczego nie mogę? Nie no, nie będę śpiewać na nagraniu. Nie. Dlaczego Cole? No nie no, z Colem nie możemy porozmawiać. Ach, cóż, no trudno się mówi. Dobra, Cole, Sera, Byk, Cassandra, Vivien, Dorian, Leliana, Blackwell jeszcze został i to wszyscy już. Varric był... Jeszcze Józefina, została, dobra. No ale i tak, żeby rozpocząć dodatek, będziemy rozpoczynać go przy stole narad, więc tak czy siak idziemy do stołu narad i... Gdzie jest Blackwell? Tak czy siak idziemy do stołu narad i... I nie ma Blackwalla! No co się stało? Ej, co się wydarzyło? Halo? Strażniku, nie widziałeś Blackwalla? Tudzież Toma Rainiera? Blackwall, no zabrał swojego konika i se poszedł. Znaczy, on został w Inkwizycji, został z nami, ale dlaczego go tu nie ma? Pojęcia nie mam. Kto to wie? Nie mam pojęcia. Dobra, wracamy sobie do... Stołu narad. Idziemy do Józefiny, pogadamy z Józefiną i zaczniemy dodatek. Oczywiście dalej tam dodatek będziemy jeszcze robić w następnym odcinku. Teraz sobie w tym odcinku zaczniemy tylko dodatek i tak początek tego trzeciego dodatku będzie dość spokojny, także... Kurde, wszystko poznikało. Worship. Halo, przepraszam, Inkwizycja jeszcze istnieje. Josie nawet nie ma! Co się... Ej, nie, no to nie może być. Czekajcie, ja po prostu w to nie... Nie, ja w to nie wierzę. Ja muszę się wczytać. To jest niemożliwe, kurde, po prostu. Czekajcie. To jest aż niemożliwe. Dobra, jest Josie. Jest. Leliana knows the game. She'll move the Chantry forward while quelling the fears of the faithful. And I feel only pity for those who might try to depose our former spy master by force. A kto by próbował? Is anyone stupid enough to send assassins after her? Any initial opposition will be subtle, but I doubt it will last. After so much warring, even the most seasoned players of the game yearn for change. Sister Leliana will bring about interesting times. Okej, okay, dobra. Nie mam pojęcia, co się wtedy stało. Wszyscy poznikali i wszystko. Dobra, no to w takim razie wracamy do Blackwalla. On powinien tam być, właśnie. Nie ma pojęcia, wszystko poznikało, kurde. Wszystko! Także rozpoczniemy sobie dodatek, ale wiecie, na koniec tego odcinka rozpoczniemy dodatek, parę minutek sobie zakończymy. No ale kurde, no ja muszę iść pogadać z Blackwallem w takim razie, jak już tu się wszystko pojawiło. Nie wiem, co się stało, zapisałam się i wczytałam, przeloadowałam grę.
No bo zazwyczaj to pomaga. Ale co się, dlaczego takie coś się wydarzyło? Nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło. Po prostu nie wiem, coś się nie doczytało. Nie wiem, nie wiem, gra chyba nie doczytała. No i jest Blackwell, dokładnie. Wszyscy o Lelianie mówią, zobaczmy. Jeszcze on został, więc ja też chcę wam pokazać jego dialog. I have to say, I wasn't surprised the Spymaster was chosen. She's quite a driven woman. I'm eager to see what she does. Now, what's next for us? I stand ready, as always, Inquisitor. Inquisitor? Teraz, teraz, drogi Blackwellu, idziemy do dodatku. Tak, teraz już na poważnie. Już ze wszystkimi pogadaliśmy. Właściwie mogę tędy iść. Ja zawsze chodzę tamtędy naokoło, mimo że tu są schody. Nie wiem, z przyzwyczajenia zawsze jak gram, to chodzę tamtędy. Wiecie, wybieram dłuższą drogę, to jej rozgrywka jest dłuższa. Nie no, ale po prostu, tak poważnie. No ja nie wiem, czemu nie wybieram, na przykład jak idę ze stajni i wracam tutaj, to nie wybieram tych schodów, tylko idę naokoło, bliżej tawerny. Nie wiem, zawsze, zawsze tak robię. Tak się przyzwyczaiłam. Jest dobrze. Czuję się z tym wyśmienicie. Dobrze. Idziemy, moi mili, do stołu narad. Przeczytamy sobie jeszcze tylko tutaj naszą misję w dzienniku. Ścieżka Inkwizytorki. Intrus. Jest to trzeci dodatek DLC i ostatni. Wtedy zapanował pokój. Trzeba więc będzie określić status Inkwizycji. Na razie nadeszła chwila wytchnienia, ale z czasem wśród możnowładców pojawi się niepokój w związku z dalszą niejasną rolą Inkwizycji w teraz. No tak, pokonaliśmy Koryfeusza, więc musimy określić, co teraz będziemy robić. Udaj się do stołu narad, aby przygotować się do Świętej Rady. No właśnie, będziemy przygotowywać się do Świętej Rady. Ja bym wolała się teraz tutaj zapisać przed tym. To jest już nasz taki ostatni zapis w podniebnej twierdzy, więc wchodzimy. No i zaraz się pożegnamy z podniebną twierdzą, bo już jej więcej nie zobaczymy w tej rozgrywce, niestety. Kurde, szkoda, nie? No ale zaraz zobaczycie dlaczego, jej już nie zobaczymy i po której stronie to było, po orlezjańskiej, no gdzie ja idę, no kurde, jak ja... kurde, znam grę, a kurde, no... Święta rada, no kurde, do Orle idziemy przecież, no właśnie. So, Liliana. Should I bow whenever you come into the room now? The ceremony is not for a while. It will be strange to see you and think, there walks Divine Victoria. Then let us enjoy these moments while they last, as colleagues. Nor as friends. What's this? A breach in decorum? Perish the thought. Perish the thought. Uwielbiam te słowa. Wypuj to słowo. Perish the thought. Dobra, moi mili, słuchajcie, na stole narad. Też zrobiliśmy już wszystko, to już też wcześniej wam pokazywałam przed ukończeniem właśnie misji, ostatniej misji fabularnej, że wszystkie operacje porobiliśmy, wszystkie lokacje zrobiliśmy, zostały tylko te powtarzalne w nieskończoność zadania zbierania zapasów, więc one są w nieskończoność, możemy za każdym razem, kiedy tylko chcemy zbierać zapasy, jeżeli nam ich zabraknie. A tutaj mamy trzeci dodatek. Pierwszy i drugi już skończyliśmy, teraz możemy zacząć trzeci po skończeniu podstawki. Weź udział w Świętej Radzie, koszt 8 punktów. Czy wiesz, co leży na końcach map? Past the seas? No. I think we have enough. Ileż rozmów dzisiaj. Of course, but... Ileż rozmów dzisiaj mamy, moi mili. Zaczniemy sobie dzisiaj dodatek w tym odcinku. Zaczniemy, a w następnym będziemy go oczywiście już kontynuować. No i spójrzcie na to. Uwaga, rozpoczęcie Świętej Rady zablokuje wszystkie pozostałe obszary i wątki fabuły oraz spowoduje przejście do roku 944 Smoka. Tak, 2 lata po śmierci Koryfeusza. Od tego momentu nie będzie powrotu. I ten dodatek staje się tylko i wyłącznie dostępny w momencie, kiedy ukończymy ostatnią misję fabularną w podstawce. Ten dodatek nigdy, przenigdy nie pojawi się wcześniej. Musimy najpierw zabić Koryfeusza i zobaczyć napisy końcowe i dopiero po napisach końcowych ta misja, ten trzeci dodatek się pojawia właśnie przy stole narad. Zalecane poziomy 20 lub wyższe. 20 to jest minimum i tak radzę iść na zawsze no, wyższym. Najlepiej po prostu zrobić wcześniej pierwszy i drugi dodatek, czy to po ukończeniu fabuły głównej z podstawki, czy to przed jeszcze, tak jak ja zrobiłam, żeby mieć już maksymalny 27 poziom i móc zacząć trzeci dodatek i móc się nim cieszyć. Koryfeusz nie żyje, a zagrożenie ze strony szczeliny demonów maleje. Orle i Ferelden zaczęły więc dopytywać się o przyszłość Inkwizycji. Boska Wiktoria, tak, Boska Wiktoria, no bo teraz jeszcze są przygotowania do Boskiej,
jeszcze będą przygotowywać, w ogóle Leliana jeszcze przygotowań nie ma, jeszcze będą ją przygotowywać, ale tutaj mijają już 2 lata, bo mamy 9.42, tu już będzie 44, no i w tym roku już Leliana będzie już boską, już będzie dawno po koronacji, w ogóle już będzie siedziała na słonecznym tronie. Boska Wiktoria obiecała możliwie jak najdłużej chronić tę organizację przed światem polityki. Ostatecznie planuje jednak zwołać świętą radę, która pomoże określić rolę inkwizycji, a być może zadecyduje o jej losie. I to jest bardzo istotne. Będzie decyzja, co się stanie z inkwizycją. Znajomości tylko biorą udział. Boska Wiktoria nie zwołała świętej rady, dopóki nie będziesz... Nie zwoła, przepraszam, świętej rady, dopóki nie będziesz gotowa, inkwizytorko. Ja już jestem gotowa, myślę, że wy również. Koszt władzy 8 punktów, więc możemy zacząć. Zaczniemy sobie i zaraz się pożegnamy. No ale chciałam wam pokazać te wszystkie dialogi, bo wiecie, to też jest czas, a też chciałam wam pokazać te malowidła, że to ostatnie malowidło się pojawia, bo to też jest dość ciekawe, bo to malowidło możemy, te ostatnie, niedokończone Solasa, możemy zobaczyć dopiero po ukończeniu podstawki. Weź udział w Świętej Radzie. Boskiej Wiktorii udało się wynegocjować z ambasadorami, aby Święta Rada odbyła się w Pałacu Zimowym za Halam Shiral. Czyli tam, gdzie odbywał się bal fabularnie. Możemy wyruszać, kiedy tylko będziesz gotowa. Czyli znajome obszary, tam będzie dziedziniec i w ogóle my tam w misji fabularnej biegaliśmy po Pałacu Zimowym, a tu będziemy na dziedzińcu przed Pałacem Zimowym. Na tym dziedzińcu też byliśmy w fabule, jeżeli na przykład walczyliśmy z Florian, co ja na przykład robiłam, bo ja posadziłam Gesparda na tronie. Oczywiście dałam władzę dla Briali, a nie dla niego, więc elfy zyskały nowe prawa, a walka z Florian się odbyła, ponieważ chciałam zdobyć jej łuk, bo ona ma dość ciekawy łuk, dość nawet fajny. Jak grałam sama łuczykiem, łucznikiem, to też lubiłam ten łuk, a ten łuk akurat jej dałam dla Sery. Na tamtym etapie gry był bardzo fajny. Wiadomo, nie najlepszy, no bo długo z nim nie pobiegacie, ale na tamten etap był bardzo fajny i sama walka z Florian też była bardzo fajna. Więc jesteśmy gotowi! Czy chcesz się udać do Świętej Rady? Do Zimowego Pałacu właściwie na Świętą Radę, ale tak, chcę. Moi mieli, pożegnajcie się już z Podniebną Twierdzą, bo już jej więcej nie zobaczymy w tej serii. Teraz będziemy w tym trzecim dodatku do końca właśnie w tym Zimowym Pałacu. Oczywiście nie tylko w Zimowym Pałacu, ten Zimowy Pałac to właśnie teraz będzie nasza taka baza wypadowa zamiast Podniebnej Twierdzy, ale mówię, że no, pożegnajcie się z Podniebną Twierdzą w tej serii, ponieważ nie będziemy mieli okazji już do niej wrócić. Trzeci dodatek, akcja cała dzieje się 2 lata później, dzieje się poza Podniebną Twierdzą, poza tymi wszystkimi lokacjami, terenami, które wcześniej robiliśmy, więc już nie mamy możliwości powrotu do nich, więc... Ach, czuć, że to jest, można powiedzieć, że ten trzeci dodatek to jest jak taki fajny, potężny, rozbudowany epilog do podstawki. To jest epilog, bo to jest naprawdę no, coś, to jest wspaniałe, spójrzcie tylko na to. Świetny jest ten trzeci dodatek. Bo wszystkie 3 są epickie moim zdaniem. Ostatni dodatek zaczynamy, moi mili. Another parade, another bloody negotiation. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orle from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orle would control us. And based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Kalecek, ten nie jest zadowolony. They would see us disbanded entirely. Niestety, Ferelden akurat bardzo chce, żeby inkwizycja została rozwiązana. Po tym wszystkim, co zrobiliśmy dla całego świata. Orle nie jest tak nie jest tak do nas nastawione, bo z Orle mamy bardzo fajny sojusz w ogóle z Gespardem, ale Ferelden, no dla Fereldenu dość mocno przeszkadzamy. Zresztą sami zobaczycie to wszystko, będziemy tego wszystkiego się tutaj dowiadywać, poznawać to w trakcie tego dodatku, no ale czuć, że ten ostatni dodatek to już jest ostatni dodatek i to jest już no epilog, koniec Dragon Age'a Inkwizycji, że to koniec tej części. Co się jeszcze ciekawego w tym dodatku dzieje? Nasze znamie. It has been too long.
I hope the years have been kind to you. Have you been, Mother Giselle? Matka Giselle. I spent last summer in Empress du Lion, distributing food sent from the Exalted Plains. The Dales are finally recovering. Dziękuję. Corypheus left a great deal of damage for us to repair. I appreciate your efforts. And I yours, your worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. No właśnie, chodzi o Lelianę. Oczywiście, jeżeli wybierzemy Kassandrę, to mamy Kassandrę, bądź Vivienne. Właśnie nie wiem, jak to z Vivienne wygląda, ale jeszcze kiedyś sobie to sprawdzę. Może na następnym przejściu ją wybiorę, bo też jestem ciekawa, jak... No domyślam się, że ona nie będzie dobrą boską, będzie po prostu tyranem. No bo ja... Wiem, czego Vivienne chciała, do czego ona dążyła, nawet kiedy, znaczy do czego chciałaby dążyć, mimo że nie jest boską. A będąc boską, te jej plany mogą się sprawdzić. No i właśnie tak chciałam jeszcze wam tutaj tak waszą uwagę zwrócić na znamie, że w tym dodatku zobaczymy potężne zmiany co do naszego znamienia, co do kotwicy na naszej ręce. Kula została zniszczona. Po prostu zamknęliśmy wyłom na koniec w poprzednim odcinku, na koniec podstawki. Kula no, niestety nie ocalała. Solas chciał bardzo, żeby ona przetrwała, chciał ją odzyskać, ale się no, nie udało. Ona się po prostu rozpadła i już no, nie da się takiego artefaktu naprawić. Już ona nie miała w sobie mocy. Nasze znamie zostało, ale nasze znamie po prostu pulsuje coraz to... Coraz to silniej, coraz to mocniej i po prostu sprawia potężny ból i coraz bardziej się roznosi po całej ręce, staje się coraz większe. Zobaczycie sami. W każdym razie no, no, sprawia to ból naszej inkwizytorce, naszej bohaterce. Coś się niedobrego dzieje z naszym znamieniem. Co? Tego się dowiemy później. Znaczy ja wiem, ale wy się tego dowiecie. Chodzi ci o Lelianę? You can probably just call her Leliana in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. No właśnie, każda boska otrzymuje jakby imię nowe. To jest po prostu jak tytuł. No, boska Justinia nie nazywała się naprawdę, tak naprawdę Justinia, tylko dostała imię jako boska, boska Justinia. Była piątą już właściwie. Jak sobie w ogóle radzi nasza nowa boska? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria is proving to be a woman that few dare to disagree with. She has already won concessions for the Inquisition. You are fortunate to have her support. Poszukam jej. Speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, your worship. The divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Olé. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned ambassador as well. Tevinteru. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Tevinterski ambasador, zapamiętajcie to sobie i zobaczcie, co my tu mamy. Którzy przyjaciele z dawnych czasów? Tevinterski ambasador, wypytajmy najpierw. Imperium sent an ambassador. Yes, your worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us and deserved better treatment. You're going to apologize to Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, your worship. Myself included. I will have to make my apologies somewhere public. He will want an audience for his reaction. No na pewno. Ale spójrzcie, matka Giselle teraz sama powiedziała, że chce przeprosić publicznie Doriana. Pamiętacie na pewno w podstawce ona go tak, no... No ona go nie lubiła, w skrócie mówiąc. Nie przepadała za nim. Dlaczego? Dlatego, że był Tevinterczykiem. Ot, tyle. Po prostu.
pochodził z Tevinteru. I jej to przeszkadzało, bo wszyscy, wiadomo, według wielu, no to tam Tevinter jest B i tak dalej, nie? Wszyscy zawsze tak mówią, nie? I to było takie ocenianie z góry, a teraz zobaczyła, że się jednak pomyliła i doskonale wie, że jest winna mu przeprosiny i... No i dobrze, że chce go przeprosić. Którzy z dawnych przyjaciół? Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras, for one. I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Renier. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have a chance once the Exalted Council is underway. No dobrze. Do widzenia, to wszystko. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Orlais sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? Ty chcesz ją rozwiązać i masz rację. Weźmy to, bo to jest poboczna opcja. You told me about the first Inquisition that took place 800 years ago. You said that when their battle was over, that Inquisition soldiers sheathed their swords and went home. If our battle is truly over, perhaps it's time for us to do the same. Thank you. Make a watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Tak naprawdę to nie, w sumie, może nie chciałam wybierać tej opcji, nie, wolałam wybrać opcję nie znikniemy, ale... Zawsze wybieram, wiecie, te poboczne opcje, bo później mogę sobie te fabularne wybrać. No, no ale nic, dobra. No w każdym razie ja nie chcę rozwiązywać inkwizycji. Ja nie chcę rozwiązywać inkwizycji. Ja nie chcę, żeby Dragon Age się kończył. Dragon Age ma trwać. Inkwizycja ma trwać. I to jest właśnie to, że tutaj z tym będziemy walczyć, żeby, wiecie, żeby to się nie skończyło właśnie. Moi mili, słuchajcie, zakończymy sobie w tym momencie odcinek, bo już długo trwa, także jesteśmy w Zimowym Pałacu, tę część Zimowego Pałacu tutaj na zewnątrz sobie również zwiedzaliśmy podczas balu, co prawda wy tego nie widzieliście, no bo tak jak mówiłam, tamte nagrania przepadły niestety, ale... Dobrze. Moi mili, słuchajcie, mamy tutaj mnóstwo postaci na tym dziedzińcu i są to oczywiście, że nasi towarzysze. Mamy tu jeszcze jakieś ciekawe miejsca, pytajniki. Ogólnie na tym dziedzińcu, w tym miejscu, to nie jest tylko i wyłącznie taka baza wypadowa. To jest miejsce, gdzie możemy odpocząć, porozmawiać z naszymi towarzyszami, pospędzać z nimi czas. Taki odpowiednik podniebnej twierdzy. Ale też mamy jakieś ciekawostki, sekrety poboczne, maleńkie zadanka ukryte i naprawdę dużo fajnych ciekawostek i smaczków, więc naprawdę warto to wszystko porobić. Tu mamy zadania fabularne, musimy porozmawiać z księciem Cyrilem oraz z Arlem Tiganem. Arl Tigan. Kurde, my go widzieliśmy, jak jechaliśmy konno. Kurde, postarzał się, naprawdę. Tigan to był młodszy brat Rowan. Tak, to był młodszy brat Rowan. Bo był Eamon i Tigan. Rowan była żoną królową Ferelden'u, no i żoną króla Marika. Oni występowali właśnie w pierwszej książce. Pojawiali się w pierwszej książce i ona bardzo go kochała. On nie widział na początku w niej nikogo więcej niż tylko przyjaciółkę, a ona go strasznie mocno kochała i później... No, tak naprawdę to dzięki Loghainowi ona dostała to, czego chciała. Marik na początku nie był zadowolony, ale później, kiedy zaczynał ją tracić, bo zachorowała bardzo szybko, to zrozumiał, że ją kocha. No, ale tak tylko mówię, że właśnie ona miała jeszcze dwóch braci. W momencie, kiedy właśnie działa się akcja pierwszej książki, to oni jeszcze byli bardzo mali. Oni chyba byli wtedy w wolnych marchiach, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, bo już no, trochę już czasu minęło, jak czytałam pierwszą książkę. Więc mogę się mylić, ale oni gdzieś byli właśnie chyba w wolnych marchiach. Wtedy byli jeszcze dziećmi i był Eamon i był Tigan. I Tigan był młodszy, on był najmłodszy z całej trójki. Dobrze, ale to taka, wiecie, ciekawostka. Także porozmawiamy sobie z naszymi towarzyszami. Oczywiście matka Giselle powiedziała, że oni wrócili. O co chodzi? No tak jak mówię, minęły 2 lata, więc to, że oni przed chwilą byli w podniebnej twierdzy, ale minęły 2 lata i w ciągu tych 2 lat to wiemy, że Varric
wrócił do Kirkwall, czyli przez te 2 lata między właśnie podstawką a rozpoczęciem właśnie tego dodatku tutaj nie siedział przez te całe 2 lata w Inkwizycji, tylko w którymś tam momencie wrócił z powrotem do Kirkwall. Tak samo Blackpool odszedł na jakiś czas i wrócił znowu. Wszyscy w każdym razie wrócili. Dorian też wyjechał. No i dowiedzieliśmy się, że został ambasadorem tutaj Tevinteru, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, w każdym razie w następnym odcinku sobie przejdziemy się tutaj, będziemy zwiedzać ten dziedziniec, rozmawiać z naszymi towarzyszami, spędzać z nimi czas, więc tam następny odcinek to będzie taki, że spędzimy sobie na luzie czas z naszymi najlepszymi towarzyszami, przyjaciółmi i porobimy z nimi bardzo fajne, ciekawe rzeczy. A dopiero później zajmiemy się ambasadorami i radą. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was gorąco do pisania komentarzy, do zostawienia oceny, łapeczki w górę, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, czy tęsknicie już za podniebną twierdzą, bo ja bardzo. Ojejku. Zachęcam też Was gorąco do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tego dodatku oraz finału. Finału takiego, no, finału. Smutnego finału. Dosłownie smutnego finału. Finału serii. Finału Dragon Age'a Inkwizycji, finału tej gry. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!